Cześć kochani! Witajcie na kanale O Matko i Córko. Dzisiaj poruszymy dość ciężki temat. Mogłoby się wydawać, że recenzja książki to będzie bardzo przyjemna, bardzo przyjemny filmik, bardzo łatwy. A tutaj okazuje się, że niestety nie zawsze. Sama książka, hashtag mi napisana przez Joannę Fabicką, nie jest książką przyjemną, łatwą. Jaką jeszcze? Lekką. To nie jest taka lekka lektura. Jest to lektura dla... prawdopodobnie dla dziewczyn. Dla nastolatek, starszych dziewczyn albo ich mam. Ponieważ ja, jako mama, przeczytałam tę książkę z wypiekami na twarzy. Jest to książka napisana bardzo fajnym językiem. Bardzo przyjemnie się ją czyta, mimo tego, że porusza bardzo trudny temat. Były momenty, że się śmiałam, naprawdę w głos. Paulina aż mówiła: mamo, co ty się tak śmiejesz? Były momenty, że płakałam, naprawdę łzy leciały mi ciurkiem. Przyszła mi do pokoju i skończyłam! Tak, tak było. Tematyka jest bardzo trudna. O, widzicie? Jestem świeżo po przeczytaniu tej książki, dlatego moje reakcje rany jeszcze się nie zagoiły. Tak. Te reakcje muszę, są naprawdę, to nie jest udawane. Muszę się teraz wziąć w garść. Książka opowiada o matce i córce. W sumie dlatego podjęłyśmy się i nagraniu o niej filmiku. No właśnie zaciekawiło nas to, że głównymi bohaterkami są dziewczyny, matka i córka. Córka Sara, dość otyła, uczęszcza do snobistycznego liceum, w którym nie ma znajomych. Jest dość cicha, skryta, zamknięta w sobie, no i właśnie średnio lubiana. A stała się taką dziewczyną dlatego, że jej życie utrudnia matka. Osoba, która powinna być podporą dla młodego człowieka. Tutaj jednak Ewa nie zdaje egzaminu. Ewa jest atrakcyjną kobietą, dziennikarką, jednak jest też alkoholiczką, imprezowiczką, pijaczką, tak, jest pijaczką. Zmienia mężczyzn, chodzi po spelunach, wiecznie imprezuje, nie robi zakupów, nie sprząta, nie gotuje, no i traci, traci pracę przez to, że pije, tak? No, obie dziewczyny nie mają łatwo. Czytając tą książkę, współczułam i jednej, i drugiej, ponieważ Sara miała życie po prostu okropne, nikt na takie nie zasługuje, a Ewa po prostu nie zdawała sobie sprawy z tego, jak bardzo rani swoją córkę, jak bardzo rani siebie i ludzi, których ma wokół. I właśnie to wzbudzało we mnie takie, a nie inne odczucia, przemyślenia. W pewnym momencie Sara jednak poznaje bratnią duszę. Jest nią Nikolas, chłopak bardzo przystojny, z bardzo bogatego i z bardzo dobrego domu. I wydawałoby się, że nie powinien się zainteresować taką dziewczyną jak Sara. Otyłą, wydawałoby się niezbyt ładną, a jednak. Sara również dostrzega, że nie wygląd jest najważniejszy. W ogóle ta książka daje do myślenia, bo pokazuje, że najważniejszy jest właśnie człowiek. Nie to, jak wygląda, bo ktoś bogaty, ktoś piękny może się okazać wrakiem człowieka. Kimś pustym. I niewartym uwagi, poświęceń. A osoba biedna, po przejściach i w nas wywołująca nawet obrzydzenie, może się okazać kimś naprawdę wartościowym. Książkę naprawdę polecamy wszystkim dziewczynom, wszystkim kobietom, wszystkim mamom, córkom, nastolatkom i kobietom, aby przeczytały tę książkę i aby zastanowiły się nad tymi słowami, które są w niej zawarte. Książka ma bardzo fajny przekaz i zachęcamy do przeczytania w sumie nawet chłopaków. Może chłopacy tak też będą chcieli przeczytać hashtag mi. Myślę, że ta książka zainteresowałaby nawet osoby, które nie przepadają za książkami i nie lubią spędzać piątkowych czy sobotnich wieczorów pod kocem z lekturą.
W związku z premierą książki Hashtag Me, wydawnictwo Ja, wydawnictwo tej książki, ufundowało dla Was nagrody. Będą 3 nagrody. Książki dla mamy i córki oraz torby z takim właśnie logiem, tytułem Hashtag Me. Jeżeli chcecie wziąć udział w naszym konkursie, musicie wstawić na swojego Insta zdjęcie matki i córki, jakieś takie śmieszne, wiadomo, swoje z mamą albo swoje z córką, zależy kto nas ogląda teraz. Dokładnie, z hashtagiem mi i z hashtagiem o matko i córko, tak abyśmy mogły jakoś to zdjęcie zobaczyć. Ewentualnie możecie nas oznaczyć na tym zdjęciu, tak nam będzie w sumie nawet chyba wygodniej. Mhm. Także oznaczajcie nas na tym zdjęciu, a my spośród tych zdjęć wybierzemy sobie te najciekawsze. Będą 3 nagrody, więc 3 najciekawsze zdjęcia zostaną obdarowane właśnie książkami i torebkami. Macie czas do 10 kwietnia, więc aparaty w dłonie. I do roboty. I do roboty, dokładnie. No a my już się z Wami żegnamy. Paulina musi dokończyć swoją książkę, bo nie całą przeczytałam. Zostało mi jakieś 50 stron. No. Więc Paulina bierze się do czytania, a ja się z Wami żegnam. No Paulina, ja też się żegnam. Więc się z Wami żegnamy. Papa kochani. Bajo.